Kołek już się zaczyna, ale dobra, tutaj kwestia tego ładunku, bo jadę na ten załadunek, na szczęście tam wszystko raczej powinno być dobrze, już się podobno o mnie pytają, więc gitara, czyli wszystko jest, ładunek jest aktualny. Jestem w okolicy Grudziądza, tam gdzieś około 4, przed 4 ruszałem z bazy dzisiaj. Także no kurde, jako że rzadko jeżdżę nocami, mimo że w poprzednim odcinku jechałem nocą i właśnie mówiłem, że rzadko jeżdżę nocami, ale to nie uznaję tego, 4 rano to nie uznaję jako noc, no to jest po prostu bardzo wczesne wstawanie, niestety w naszej pracy to niestety jest rzecz normalna. Tak sobie zawsze marzę i mówię żonie, w szczególności w niedzielę wieczorem, bo nie cierpię po prostu, pewnie jak każdy z nas, nienawidzę wyjeżdżać w nocy z niedzieli na poniedziałek, czy tam bardzo wcześnie. Jak jestem już w tygodniu, normalnie jest robota, jestem w trasie, ruszam o drugiej, trzeciej, trudno, spoko, położę się wcześniej spać, ruszę, nie ma problemu. Nie lubię, ale jak trzeba, to się zrobi. Ale no z niedzieli na poniedziałek, no to nienawidzę, no bo to kurde, kto tam się chce, wiadomo, no w niedzielę po południu się kłaść, spać, czy tam wieczorem tracić jeszcze czas w domu, czy może jechać w niedzielę po południu, bo tak właściwie powinno się najrozsądniej zrobić, no wyjechać w niedzielę po południu, dojechać na miejsce, tak jak w moim przypadku, tam nie wiem, jakieś 3,5-4 godziny jazdy, stanąć sobie normalnie na noc i rano się obudzić, dojechać, no ale no, nikt nie chce tak tracić czasu w domu. Dobra, jestem na załadunku. O Jezus Maria, dziurska. Na razie idzie dobrze, bo firma elegancko usytuowana, w sensie przy głównej drodze, pięknie oznaczona. Dojazd prosty jak w hard tracku. Także na razie mi pasuje. Ochroniarz też specjalnie problemów nie robił, więc to też pasuje. Zobaczymy co dalej. Na razie mam jechać do biura, po schodkach do góry i zobaczymy. No oby, mówię, bardzo mi zależy, żeby ten załadunek jak najszybciej poszedł. Raz, dwa chcę załadować, mam nadzieję, że nie będzie jakiś, no nie przewiduję, według zlecenia powinno być dobrze. Ale wiadomo, niestety jak to w tej naszej branży bywa, to co jest w zleceniu często jest niewiążące do końca, niestety. Jest kuriozalne, ale tak jest. Łe kurde, ja teraz najlepiej, że ja mam teraz taką przebitkę, że ja chyba tu już byłem. Kurde, chyba byłem w tej firmie już. To już wiem, o Jezus Maria. To już wiem chyba co ładuję na pewno, tylko że wtedy ładowałem to na megę, kurde. I to po sam sufit ładowali, to było tak holender. Trzeba było chyba dach jeszcze nawet podnosić. No to w przypadku tej naczepy, którą mam, a mam pół megę ze sobą, nie megę, to może być problem. Zobaczymy. No, teraz to aż zwątpiłem, czy na pewno jestem cały czas na terenie tej firmy, kurde. Ja pierdolę. No dobra, nie przedłużam tego mojego rozmyślania i zastanawiania się dalej. Czekajcie, doki są, dobra, są doki, tu magazyn. Tam są doki i tu są doki. Cholera wie teraz. Dobra, idę się tu zapytać. Auta czekają. No, muszę powiedzieć, że jest lepiej niż myślałem. Wręcz jest bardzo dobrze, ponieważ to tutaj wszystko wiedzą. Facet normalnie mi otworzył drzwi, jak podszedłem do magazynu. No także naprawdę nie trzeba było biegać, szukać, dowiadywać się elegancko. Ładunek jest super, przygotowany już pod rampą, plastiki na paletach. O kurde, odważnie kolego, odważnie. I teraz zobaczymy co on nam zrobił. Jak ja muszę podjechać pod rampę numer 1. Tak, pod rampę podjeżdżam. Jedynkę! Ciekawe, czy zdaje sobie sprawę, że jest na filmie. Powiem, że teraz to są tego typu, kurde, te... kamery ubezpieczeniowe, powiem, że cały czas tak chodzę, nie? Że kamery na deskach rozdzielczych to są już niemodne, kurwa, nie? Tak powiem. Powiem, że nie wiadomo, coś pójdę, wywalę się i co? I kto mi odszkodowanie zapłaci, jak się wywalę? Muszę mieć wszystko na filmie, kurde. Tak mu powiem, bo na bank będzie zaraz się pytał, albo będzie, że gnój, że nagrywam na firmie. Dobra, podsumowując, bo idę teraz wyciągać klamoty, tam mam rozpinać naczepę z tyłu. Towar gitara, przygotowany, plastiki leciutko będzie, raz, dwa, zaraz załadowany.
Także lecę na zrzutkę i ciężka rozkmina cały czas, czy do tego Iveco się pakować, czy nie, czy brać Iveco, czy nie, kurde mole. Rozładowany. Muszę powiedzieć, że czas mam dobry. Taki dzień, o który ja wystartowałem. Po 4.30, 5.30, 6.30. No, czyli dobra, czyli ze spokojem do 11 chyba dzisiaj nie zrobię. Z 5.30, no nie, nie zrobię 11. No, ale dobry dzień. No, ile przyjechałem? Z 500 km przyjechałem dzisiaj? Tak, 540 km tej nazad. Także pasuje, no jak najbardziej. W drugą stronę leciutko się okazało, teraz spojrzałem w papiery, że miałem 9700. Myślałem, że powiedziawszy, że lżej to jest, ale 9700 według dokumentów było załadowane. No i dobrze, no i teraz gnam na bazę, jest godzina 18. Co prawda znowu no, naciągam tutaj kurde budżet, no ale też no dobra, jadę po to Iveco, no bo załadunek mam jutro całkiem niedaleko stąd. Rozłączam się. Szyba tak upieprzona, że nic nie widać. Słońce jeszcze świeci oczywiście i wiatr wieje i w ogóle. No już nie wiem, na czym to skoczyłem. W każdym razie bardzo blisko rozładunku miałem załadunek. Mam na jutro, na 5 rano. Godzina zajebista. Ale no pewnie gdybym nie brał Iveco, też bym pojechał do domu. No kurde, no jest to trochę holender. Jest tam 30 km na drobie w jedną stronę na bazę, żeby dojechać na drugą stronę Poznania. No ale no kurde, nie będę siedział w samochodzie pod Poznaniem, mieszkając w Poznaniu, no. Pojadę auto zostawić i pojadę do domu. Chociaż tyle przywilejów z tego, że sam płacę za to paliwo. Cholerne. Jakbym jeździł u kogoś, to pewnie bym tam się nie odważył, żeby tam jeździć w tej nazad po mieście, czy tam się pytać szefa, czy mogę jechać jego samochodem w tej nazad. Tyle do domu. No wyjechałem w trasę, no mam taką pracę, jaką mam. I trudno, no. No ale dobra, mniejsza. No tutaj mam dwie pieczenie na jednym ogniu, no bo jadę do domu po prostu, no i biorę to Iveco i jeszcze jedna piecz na ten ogień, zawiozę dokumenty od razu do faktury, bo dzisiaj zebrałem i się udało zabrać dokumenty od taty i z Iveca, z rozładunku z poniedziałku, z wtorku dzisiaj dokumenty, no i ja te dwa zlecenia, więc już jakieś tam faktura
jakieś faktury będzie można wystawić, wysłać dokumenty od razu, więc nie ma co tracić czas, to jest wtorek. Terminy płatności, wiadomo, nie czekają, więc teraz jeszcze się przez te święta wszystko przesuwa po raz kolejny, także trzeba wysyłać i korzystać. No. A wezmę Iveco, bo tak jak mówię, sprawdzę, nowy samochód będzie stał na bazie, a staruszka będzie ciężko harowała. No. Pani Renata sobie pójdzie trochę odpocząć na te 3 dni, mam nadzieję, że się nie obrazi i potem nie będzie świrować pawiana, bo no, auta mają duszę i Renata szczególnie ma duszę i po testach DAFA była obrażona i coś tam, co to było, z tymi akumulatorami zaczęło się dziać właśnie jakieś jaja po DAFie. No, ten akumulator, nowy akumulator wystrzelił po DAFie, po testach DAFA, ona stała, Renata stała, ja jeździłem DAFem, czyli po prostu się z tego wkurwienie, aż jej akumulatory się zagotowały. A po Renówce, czy coś było po Renówce? A po Renówce był problem z płynem wodniczym, tak? Zaczął kapać płyn wodniczy z wymiennika ciepła. Na szczęście jedna i druga awaria nie była jakaś poważna i to tam się raz, dwa sobie z tym poradziliśmy. Ale no, była. One mają duszę i jak się je zostawia na jakiś czas, to potem świrują. Więc muszę jej wytłumaczyć, że tylko 3 dni, że kwarantanna, niech sobie odpocznie, ma pracę zdalną z bazy. No, nie będzie musiała ciężarów targać, zwłaszcza że jutro ładuje ciężko znowu, więc sobie Renata będzie jutro możesz pospać sobie dłużej. No ja wezmę Iveco i niech haruje Iveco. No, także paliwo ma Iveco, zatankowane jest, Renatę by trzeba było tankować, więc bez sensu. Trzeba wykorzystać to, co jest. No i sprawdzić, przede wszystkim sprawdzić, zobaczyć. No i zobaczymy, zobaczę, ile mi to na tym, tak chyba to mówiłem, na tym, w tym trybie eko pod moją nogą będzie palił. Zobaczymy, bo ja wcześniej jak nim jeździłem, to też na tym powerze. Więc zobaczymy. Teraz spalanie się już poprawiło, bo na zagranicy on palił ładnie, bo tam z 28, 29, 27, w zależności od ładunków palił. Jak na Euro 6 to jest dużo, no ale wiadomo, że Iveco zawsze będzie więcej paliło. No ale tam powiedzmy między 25 a 29 palił na zagranicy. A na kraju zaczął palić tak 30, 31, no to już trochę dużo, 32, jak na Euro 6, tak jak nasze tutaj palą, około 30 na kraju, więc to już było dla niego trochę za dużo, ale jak wszedł w ten tryb eko, no to tak 29, 28 też, tak mniej więcej, bo tak wychodzi, no, przy lżejszych ładunkach, wiadomo, nawet na kraju, ale a tak to tak, no, koło tych 3 dych ma, no to jeszcze jest do przeżycia. Chociaż wiem, skanie palą bardzo mało i no zobaczymy też jak pod moją nogą, no zobaczymy. Także włączę się z bazy, tutaj jestem już w miarę przygotowany, chociaż częściowo, biorąc przykład z Rafała Nolibaba, jak się przypakowuje z ciężarówki do ciężarówki, wszystko ma poukładane partiami i szacunek dla niego. Ja już mam część rzeczy uszykowanych, ale wkurzające to jest, na te głupie 3 dni i tyle rzeczy trzeba pobrać. No. Ja już mam tutaj na razie spakowane rzeczy do kąpieli, ręczniki, jakieś tam kosmetyki powiedzmy. A nie, właśnie, troszkę muszę. Pościele mam, tylko przerzucę, bo są tak czy siak poskładane, świeżo wybrane. No i muszę znaleźć jakąś torbę, żeby wziąć ewentualnie jakąś tam, nie wiem, powiedzmy patelnię, kuchenkę. Kurde, dużo tego jest w sztućce. Kawa mi się skończyła, właśnie się zorientowałem, muszę kawę kupić. No. Krajówka 3 dni, a mam tyle przekładania. A żarcia to mam tyle. Lodówka w Magnum jest trochę większa niż Iveco. I żarcia to mam tyle, jak mnie żona wyprawiła i teściowa, nie mamusia po tych świętach. Masz, weź na trasę. Ze spokojem to bym mógł, kurde, na 3 tygodnie na przerzuty pojechać i jeszcze bym z tym wrócił, a mam 3 dni jeszcze. I jeszcze teraz do domu jadę, czyli tego nie jest. Także mam za dużo tego ekwipunku jak na krajówkę. Dobra, włączę się z bazy. Średnio na razie mi to pakowanie idzie. Teraz pomyślałem, że jutro zrobię taką prezentację Iveco, czy tam pojutrze, a może, nie wiem, może w piątek. W każdym razie tak, jak będzie w środku pusto, bo teraz ja nie będę chował po schowkach swoich rzeczy, tylko tak po prostu powrzucam. Jak powrzucam, to nie będzie widać tego, jak jest tutaj, jak tu jest miejsca. Bo to jest tak, teraz taka partyzantka będzie, bo górne łóżko nie mam. Normalnie górne łóżko idzie na ścianę. Teraz nie dałem na ścianę,
bo tam są pościele, tam kierowcy, nie? Więc nie jest na ścianie, tylko tak wisi. Tu wiadomo, salonka, to muszę ten stolik muszę wyczyścić, bo to tak nie bardzo ten stolik wyczyszczę sobie, no i tutaj będę spał na dole, nie? Te 3 dni. To pokażę jutro, jak się składa stolik w łóżko. I tak to wygląda mniej więcej, jak jest pusto w miarę, nie? No bo ja już tu włożyłem swoją torbę, lodówka jeszcze jest pusta, nie będę tam, na razie włożyłem baniak z wodą. No mało miejsca jest, niestety tam w nogach porównując do Magnum, to jest kpina, nie? Bardzo mało miejsca, no ale no nie oszukujmy się, większość ciągników z tej prawej strony w miarę podobnie ma, jeśli chodzi o miejsce, no bo Magnum jest proste, no DAF ma dużo miejsca, nie? Volvo też jest mniej, Pyrionka to już w ogóle, no dobra, Pyrionki nie porównuję, tylko takich nowocześniejszych ciągników. Ta nowa Renówka też wcale nie ma tam dużo miejsca. Magnum po prostu z siekierą ciosane, zawsze to tam jest bez porównania. No, także ja tutaj tam nazoszę takich swoich głupot i nie poukładam tego, także będzie taki na tej prezentacji jutrzejszej będzie taki po prostu pierdolnik w tym samochodzie, no ale to myślę, że każdy zrozumie, więc na razie robię taki, się śpieszę strasznie, żeby do domu jak ludzkiej godzinie przyjechać, więc na razie robię tylko taki rzut, tyle o ile na tą kabinę, bo ja tutaj sobie swoje kable wezmę, swoją nawigację włożę, wiadomo, to każdy ma swoje tutaj, wiadomo, no kierowca jest tutaj wprowadzony, nic nie chce mu ruszać, nie chce mu nic absolutnie grzebać, przykładać. Wszystko to oprócz pościeli, wiadomo, no tego to już inaczej nie da rady zrobić. To ja sobie po prostu po swojemu wezmę swoje rzeczy, tylko to będzie tak tylko, wiecie, no po prostu powrzucane do góry, że tak powiem. Oż kurde mole, się straszyłem, ja pierniczę. I z tym, i to właśnie z tym mam problem, zawsze mam problem z tym klaksonem, nawet jak go odbierałem od serwisu, to kiedyś też opowiem, to nie wiem, chyba z 3 albo 4 razy, jak tu coś grzebałem, czy wcześniej w czasie prezentacji cały czas trąbiłem. W pewnym momencie to handlowiec tam coś grzebał z przodu, nie wiem co tam patrzył, jakieś tam żarówki, czy no nie wiem, coś patrzył handlowiec z przodu, który od niego odbrałem samochód i chcąc zatrąbiłem, to ja go odskoczył. No, dobra, ja się mam nadzieję, może jutro, chociaż wątpię, żebym jutro znoszł na myjnie, go umyć. Dobra, bo znowu chaotycznie gadam, dużo rzeczy naraz. Podsumowując, tak rzut powiedzmy robię na kabinę, jak jest w miarę ładnie, czysto, nie ma rzeczy, tak to mniej więcej wygląda, a ja zaraz powrzucam swoje rzeczy, także na jutrzejszej prezentacji, czy tam pojutrzejszej, po prostu będzie kibel, pierdolnik będzie w tym samochodzie, no i tyle. Jak ja nim jeździłem do Niemiec, to miałem tutaj cały czas na dole, cały czas, tylko 2 tygodnie nim jeździłem, zanim kierowca na niego wsiadł. To ja tu miałem na dole cały czas salonkę zrobioną, a do góry spałem. I tam miałem normalnie pościel rozłożoną i fajnie to, bardzo wygodnie to jest, że wiadomo, no w nocy wyjść się wysikać to jest masakra, ale tak jest fajnie, wygodnie, tylko zamykasz łóżko, nie trzeba ścielić, a tutaj od razu można sobie fajnie wszystko porobić, kuchenkę, kawkę rano, wygodnie bardzo. Dobra, rozłączam się, pakuję. No ja już się staram pomału zadomowić te 3 dni. Jestem pod rampą, już ładują. No tak jak mówiłem, bałagan jest spory. No ale no powrzucałem tylko wszystko na te 3 dni. Może 2. Zobaczymy. No i co, no. Jednak co Magnum, to Magnum, no. Płaska podłoga, tutaj masę miejsca z prawej strony. Kwestia przyzwyczajenia też, ale co mnie bardzo cieszy i naprawdę sprawia mi ogromną przyjemność, to, że w sensie poruszanie się sprawia mi przyjemność, tutaj układanie się w tym samochodzie, to, że jest naprawdę czysto. Widać, że jest zadbany ten samochód i to mi się podoba. To mi się podoba, naprawdę. Ładnie pachnie bardzo. Muszę zastosować w ogóle zapachy kierowcy, te, które tu używa, widzę, bo też chcę u siebie tak Magnoli te zapachy zastosować, bo bardzo, bardzo fajne. Tu tylko stolik przetrę. No i potem będę się odzywał. No jak już ruszę, to pogadam trochę o jeździe. Może teraz jest ciemno, chociaż jeszcze na pewno nagram 10 razy, jak będzie ciemno przez te 2-3 dni. Bo
chyba wszedłem w tryb pracy nocnej, to pokażę, jak fajnie. Nie, nie pokażę, musiałem odpalić auto. Dobra, jak się fajnie deska rozdzielcza świeci. Tutaj, o, a propos, mamy. Teraz przypomniało, żeby nie trzeba było Wikinga wołać. Bezpieczeństwo. No i już lecę. Załadowany. Długo się zeszło do załadunku. Trochę sobie podrzemałem. Dzięki temu. Ale no długo. Miałem na 5 awizację. Okazało się, że rzeczywiście jest na 6, bo nikt nie przekazał, że w dobie epidemii o 5.30 już wychodzą do domu i o 6 nie załadują. Do 5.30 teoretycznie niby nie zdążą załadować. Więc trochę postałem. No i teraz jadę. Zatankowałem AdBlue do pełna. A paliwa jeszcze mam, więc prawie 500 litrów według GPS-a, więc na razie nie tankuję. Ze spokojem. No i jadę sobie. Muszę, nie wiem, pierwsze spostrzeżenia może powiedzmy, bo ja nim jeździłem, no tak dawno nim jeździłem, że właściwie się wszystkiego uczę na nowo. No i co, no jest w trybie eco, w tym trybie eco ma kaganiec na 8.5. Można by przestawić na wyższą prędkość w trybie eco, bo w trybie power ma 9.0, w trybie eco ma 8.5, ale to nie jest tutaj istotne, to nie jest tak, że jest zero-jedynkowo, że musi być. Jak jest tryb eco, to jest 8.5. Nie, mogę mieć tryb eco w 8.7, ale po prostu tak tutaj było ustawione. No i jak odkąd przestawiliśmy ten tryb eco, a to było całkiem niedawno, to nie był na serwisie, dzięki Bogu jeszcze. Ani też no, nie ma za bardzo czasu, żeby na ten serwis jechać specjalnie. No może teraz, jak nie wiem, tej pracy będzie mniej, mam nadzieję, że nie. Ale jeżeli będzie, no to się może to trochę przestawi. Chociaż tutaj na kraju, no to jakoś tam te 8.5 to też jakiejś tragedii nie ma. No, wiadomo, do wyprzedzania się przyda. Na autostradach też, no tak tam tarabani się do 8.5, ale no dobra, 8.5 to nie jest 8.2, to jeszcze jest, tak powiedzmy sobie szczerze, prędkość do przeżycia, no. Więc tak to wygląda. Muszę powiedzieć, jest ciekawe bardzo, jak wieczorem się położę spać, bo na tą drzemkę, co mnie zdziwiło, to mega się wygodne to łóżko wydawało, a pamiętam, że jak pierwszy raz siadłem, pierwszą noc pojechałem, to byłem załamany, mówię, no coś okropnego to łóżko, mówię, no jakbym miał jeździć tym na co dzień i też tak proponowałem w razie co, możemy kupić po prostu jakiś drugi materac, jakiś coś, żeby sobie dwa materacy podłożyć. No ale nie wiem, no kierowca mówi, że spoko, no i ja w sumie też się teraz położyłem na tym dolnym łóżku i elegancko, no naprawdę wygodnie, bo nie wiem, czy się starzeję po prostu czy co i wygodniej mi na twardszym, ale spoko, no. Największy minus to jest pozycja za kierownicą, mi się wydaje. Naprawdę, aż po prostu się chce. Mówi się, że w Magnumkach jest słaba pozycja za kierownicą, a tu Viveco to aż się po prostu chce tą kierownicę do góry podnieść, no wyżej po prostu ją dać, naprawdę, no to już jest maksymalne położenie, no kiepsko naprawdę, no jak w jakimś autobusie, kurczę, no tak aż by się chciało tą kierownicę dać wyżej. Dziwnie tutaj reaguje hamulec, to jest, się trzeba przyzwyczaić, to Viveco to tak jest. Ja teraz mam górski hamulec, jest mocny, ale też bardzo strzuca biegi mocno w dół i ten silnik wyje na 2000 obrotów, to jest też taki, no kwestia, trzeba przyzwyczaić. O, a teraz tutaj komputer, ocena komputera, hamowanie 100%, niby idealnie, a człowiek ma wrażenie, że silnik wyleci z ramy za chwilę, jak tak się hamuje tym górskim. A pedał hamulca jest taki sztywny, takie wrażenie, ma się wrażenie, tak jak on no, nowości tak miał, taki dziwny, trzeba, żeby go mocniej zahamować, trzeba naprawdę mocno nacisnąć. On wtedy nie staje dęba, ale no jest, no nie wiem, może w innych autach tak jest też podobnie, no. Chyba w Dafie, w Janówce tak nie było, w każdym razie w Magnum, w Magnum tak nie jest zupełnie, ten hamulec jest taki bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, przewidywalny, taki no normalniejszy, tu jest ten pedał hamulca jest taki wręcz sztywny, ma się wrażenie, że trzeba wręcz na nim stanąć, żeby zahamować, no ale to jest też kwestia przyzwyczajenia, no. W każdym razie ten górski jest bardzo silny, z tym, że też po raz kolejny mówię, no kwestia przyzwyczajenia, to dziwne wrażenie, to uczucie, że nie tylko uczucie, ale po prostu dźwięk tego silnika, ten silnik na takie wysokie obroty wchodzi, 2000, no wrażenie, że wyskoczy zaraz z ramy. Także to są takie kwestie do przyzwyczajenia. Lusterka też, no kwestia przyzwyczajenia. Małe te lusterka, podobne w sumie wielkościowo jak seria T w Renówce. Oczywiście, tak jak już tam nawet mówiłem w tym filmie o Iveco, no ja porównuję wszystko do Magnum. No, zaraz dostałem złą ocenę.
Niby światłem. Mogłem wcześniej zareagować. No i teraz pozmienia biegi na zielone. No. Jest dobrze, 24 tony załadowane. A tutaj papiery, normalnie ponad 24 tony, więc jako tako sobie radzi. No, mówię o lusterkach. Spoko są te lusterka. Mówię, podobne wielkościowo do serii T. I można się przyzwyczaić, nie tak jak w Magnum. W Magnum te lusterka są o wiele lepsze. Ale spoko. Tutaj te szerokokątne, bardzo fajne, duże, szerokokątne lusterka. Prawie takiej wielkości jak to zwykłe. Tam też, więc tutaj akurat trzeba powiedzieć, że fajnie. I ogólnie jedzie się bardzo przyjemnie. No, cicho jest w sumie w kabinie. Dla mnie to też jest wiadomo, ja się tutaj jadę, ile przejechałem nim dzisiaj. Gdzieś tu mam skasowany licznik. Wczoraj było 40 km nim zrobione, no dziś jakieś tam 110, powiedzmy 115 km dzisiaj nim zrobiłem. Na razie, więc no muszę się na nowo przyzwyczaić, trochę wgryźć. Ale poza pozycją za kierownicą to na razie mi nic nie przeszkadza. Będę się włączał później, nie wiem czy jeszcze z trasy, czy już z rozładunku. Do rozładunku mam tam, nie wiem, mam nawigację wyłączoną, no z 280-250 km. Dalszego zlecenia na razie jeszcze nie mam, nadzieję, że coś się trafi. Będę się odzywał później. W trakcie rozładunku pod rampą ciężko było tutaj cofnąć, wam powiem, mimo że plac duży. Kurde, załadowany, tak mi znowu zależało, żeby nie pozdzierać opon, że tak kombinowałem, tak, że aż z boku to wyglądało naprawdę, jakbym miał poważny problem z cofnięciem pod rampę. No ale mówię, wolę 10 razy więcej zrobić manewrów, ale tak bardzo tych opon nie powyginać, niż jakieś kurcze zwroty w miejscu robić ostre. Nie mam zlecenia, holender, jeszcze czekam cały czas. Nie mam zlecenia, czekam. Nie wiem, muszę zaraz kombinować. No, o, coś. No dupa, nie mam na razie roboty żadnej, nic nie ogarnąłem. Nikt mi nic nie ogarnął. Oj, kurde, jadę teraz gdzieś do jakiejś cywilizacji i przybliżę się może, bo pojadę do ojca. Ojciec tu niedaleko stoi, czeka na załadunek, ma robotę. Myślałem, że w tej samej firmie będę ładował, ale niestety tam nie ma roboty. Przynajmniej na ten moment, na dwa auta. No więc zobaczymy, no jadę bliżej tam, będę się odzywał, zobaczymy co będzie. Na razie jadę. No i można powiedzieć bez szału, delikatnie rzecz ujmując. Podjechałem pod firmę, gdzie myślałem, że będę ładował. No i faktycznie poniekąd będę ładował, ale kawałek dalej, muszę przejechać jutro rano w inne miejsce, ale tu się już ustawiłem, więc stoję tu do rana. O 6 mam załadunek. No niestety lipa totalna. No, skończyłem pracę, nie wiem, o 12, 13. No takie rzeczy się raczej bardzo rzadko zdarzają. No ale mamy tak. Okres po świętach, chciałem powiedzieć początek miesiąca. No początek miesiąca nie jest, ale jest okres po świętach i tej pracy jest znacznie mniej. Byłoby nawet, gdyby nie kryzys złoty, byłoby pracy mniej. A teraz dodatkowo jeszcze dochodzi ten kryzys. No i no jest, kurczę, lipa totalna. Ja tutaj nie będę mówił o nazw firm, ale no tuż miałem przyjemność zaobserwować firmy, które powiedzmy obsługują tylko i wyłącznie trasy międzynarodowe. Jedna to firma polska, która ma naprawdę bardzo dużo samochodów, obsługuje głównie automotive, no to teraz się wzięła za spożywkę. No, także to dzieje się to, z czego się bałem. Jestem ciekawy, pewnie jeżdżą pewnie za tak psie pieniądze, że może im się leasingi zwracają. Także wszyscy się nawzajem się powykańczają, no dodatkowo jeszcze Girteka, wszędzie stoją te cholerne Girteki. Girteka normalnie zabiera polską pracę, też robią kabotaże po Polsce, nie? Pewnie już pewnie o tym wcześniej nie mówiłem, ale jak się dowiedziałem, to się strasznie wkurzyłem. No, możemy powiedzieć, no my robimy kabotaże po Niemczech i Niemcy się na nas wkurzają, a my się wkurzamy na Niemców, że oni są na nas wkurzeni, takie błędne koło. No, dzięki temu przynajmniej wiemy, jak się czują Niemcy, Belgowie, Holendrzy i tak dalej, jak widzą, że parkingi i firmy są zasypane polskimi ciężarówkami, a oni nie mają pracy, no to my się tak teraz czujemy, przynajmniej dzięki Girtece. Siedzę sobie
przy komputerze, popracowałem trochę w sprawy, powiedzmy, firmowe. Teraz może coś. Może coś teraz dla przyjemności, powiedzmy. No, w kabinie tutaj w Iveco bałagan straszny, bo no, tak jak mówiłem, wszystko po prostu powrzucane tak, żeby było nic niepoukładane. Także no, prezentacji chyba wnętrza robić nie będę na razie, no bo to wręcz odstraszy niż jakoś tam zaciekawi. No. Stoję też w miejscu nieciekawy. No taki dzień ogólnie nieciekawy. Stoję tak na dziko. Rano będę na załadunku, no to tam się ogarnę w kwestii prysznicowej. Tutaj to dzisiaj to wiadomo, tylko i wyłącznie. No tak, z partyzanta podjechałem najbliżej do załadunku, więc. Więc no, no do. No jest jak jest, no. Ci co jeżdżą, to wiedzą. Mam banieczkę, umyję zęby wieczorem i tyle. Jadę z domu, więc też tragedii nie ma. Dzisiaj rano startowałem z domu. Więc jak jutro wezmę rano prysznic na firmie, to się nic nie stanie. No i tyle, no włączę się jeszcze wieczorem, stoję już długo, jestem po obiedzie, mówię, po pracy firmowej, teraz jakieś tam, powiedzmy, przyjemności, no włączę się, obejrzę sobie może jakiś film, czy serial, czy nie wiem. Poczytam książkę, mam ze sobą dwie książki fajne, więc wcześniej w sumie nie było czasu na czytanie, więc teraz się cieszę, że przynajmniej będę mógł poczytać, no ale cały czas wiadomo, z tyłu głowy ten stres, więc dobra. Bo znowu za bardzo filozofuję. Włączę się jakoś tam jeszcze wieczorem może. I tak długa pauza sobie mija. Aż za długa pauza. Teraz przyszedł czas na odpalenie. I chcę sprawdzić, jak ma się to, co mam na aplikacji na GPS-ie, do tego, jaka jest w rzeczywistości napięcie na akumulatorach. Na razie jeszcze nie przykręcam kluczyka. Według aplikacji z 24,8. Zobaczymy. Dreszczyk nie w pokoju 24,9. No 24,8, 24,9. No kurde, rewelacja, czyli faktycznie jest tak, jak powinno być. No bardzo mnie to cieszy. Czyli tyle, ile jest na aplikacji, tyle jest na komputerze. No to wychodzi, że nie trzeba przewalać samochodu, tylko sobie wystarczy wejść w aplikację i zobaczyć. Super. Bardzo mi się to podoba. Jak widać, Iveco bez powietrza to jest choinka. Ale tak czy siak go przepalę, no bo stoję już ładnych parę godzin. Ile stoję? 8 godzin już stoję. Aż kurde mol, pięknie się dzisiaj dzień, pięknie się robota ułożyła. Także przepalę go, no bo pójdę spać trochę, teraz pracuję na komputerze. Pracuję na komputerze. I co? No i za chwilę coś jeszcze sobie będę robił, za chwilę kolację, odpalę jakiś film, więc no będzie jeszcze komputer wchodził przy tworniczce. Kurde, wkurza mnie to, co tu jest ustawione, że nie zapala się światło, jak się otwiera drzwi. Coś tu jest poprzestawiane, tylko nie wiem co. Dobra. Także takie podsumowanie tego dzisiejszego porąbanego dnia. Ja i pani Iwona, czy pan Iwan, czy Ireneusz, nie wiem jak to tak na imię, bo w sumie po prostu zawsze był Iveco. Idziemy spać. Fajnie się zrobiło, teraz ciepło, przyjemnie, wiatr minął. Przeszedł? Nie wiem, co się dzieje z wiatrem. Ustał, bo wiatr ustał. No nie powiem, no nie będę ściemniał, niezbyt przyjemny jest dźwięk silnika Euro 6. Zwłaszcza Iveco, taki trochę odkurza. Miękko chodzi jak osobówka, no. To nie jest dźwięk ciężarówki, jakby nie było. Tak jak mówiłem, pod lasem stoję sam. Przed chwilą była jakaś cysterna, ale pojechała. No ale to jest tak na uboczu, ale tutaj na razie daleko jest ta firma, więc na luzie. Jest tam kilkaset metrów dosłownie. Nic złego nie powinno się stać. Dobra, to wiem, że to będzie koniec odcinka, bo właśnie ten odcinek montuję. Ten jeszcze klip wrzucę na dobranoc. I się rozłączam. Dzięki, do usłyszenia.